Polska wieś jest dziś piękna i nowoczesna. To także ogromny rynek pracy, na którym potrzeba młodych, zdolnych ludzi z pasją. I takich właśnie kształci 59 szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najnowocześniejsze pracownie, nauczyciele praktycy i szczęśliwi uczniowie. Wymarzona szkoła, szkoła z zawodem. Wybór jest prosty. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to Twoja przyszłość. O nie, na odpoczynek będzie jeszcze pora, ale najpierw trzeba się jeszcze sporo nauczyć. Zaczniemy pracę od jakiej czynności w ogóle? Mycia. Od mycia rąk. I to dopiero początek. Zresztą nie tylko o higienę dbają nauczyciele w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. I jak, Kasia, gulasz? No już trochę musisz się podkodować, doprawimy i będzie dobre. No, czy będzie dobry? To się dopiero okaże, bo gulasz czeka surowa ocena. I tutaj tylko ocena będzie surowa, bo mięso musi być dobrze uduszone i rozpływać się w ustach. Smakowo adren jest bardzo dobrze doprawiony, tylko troszeczkę jest za rzadki sos. No właśnie, jak to się mówi, jeśli się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Tutaj na szczęście przed upadkiem, a nawet małym potknięciem, chronią nauczyciele. Każdy kierunek ma lekcje teorii z swojego zawodu, a takim połączeniem teorii z praktyką są właśnie te zajęcia, które odbywamy na pracowni. Zajęcia, które uczniowie resortowej szkoły w Dobrocinie lubią najbardziej. Trudno się zresztą dziwić, te muszą być smaczne. Jeżeli sprawia mi to przyjemność, to potem praca będzie dla mnie przyjemnością. Mówią, dlaczego wybrali ten kierunek i ważne to jest dla mnie, jeśli pada dlatego, że na przykład lubią gotować albo lubią gastronomię. Najgorsze jest to, jak mówią, że na przykład nie wiem dlaczego. Może więc przed podjęciem decyzji warto, jak Karolina, zadać sobie pytanie, co sprawia mi przyjemność. A my dorzucamy jeszcze trzy. Czy chcesz rozwijać talent? Czy chcesz uczyć się od najlepszych? Czy chcesz brać udział w zagranicznych praktykach? Wybrałam tą szkołę, ponieważ stwarza bardzo dobre warunki do kształcenia się. I to nie tylko w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych. W szkole rolniczej prowadzonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w Dobrocinie można też wybrać inne ścieżki kształcenia. To technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik agrobiznesu, a w branżowej szkole pierwszego stopnia mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Nasi absolwenci, wielu z nich studiuje, ale część osób także pracuje. W wyjątkowych tylko przypadkach młodzież nie ma pracy. To jest właśnie szkoła z zawodem. No dobrze, wybór dokonany, można usiąść.